Hej ho, witam wszystkich serdecznie, to jest Krystian, to jest kolejny odcinek z Maryś. Słuchajcie, aktualnie poszedłem szybko po ten młotek, aby porozwalać te tutaj cegły. Mam nadzieję, że się uda. Też zwróciłem uwagę, że na każdym z tych pięter jest inna opowieść. Mój własny ojciec. To jest jedyne, co może być, czy nie? Dobra, czyli że mamy to z głowy. Okej. I drugie to coś będzie innego. Ale muszę przyznać, że ładna gra, w sensie bardzo mi się podoba dopracowanie tutaj. Była jej 71-letnia matka. Jared? Tak, to była ona. Dobra, teraz jedziemy na trzecie. Tak. Dobra, drugą ofiarę mamy z głowy, teraz trzecia. Dobra. 27-letni mężczyzna. Młotek? Tak, młotek. Okej, nice. No to już ma więcej sensu chyba. Jak on miał 27, no to tamto mi totalnie nie pasowało, bo tamto by wyszło znacznie więcej. Kurde, znowu zapomniałem to zebrać, ej. 13 kawałkach, ciało kobiety. 35-letnia kobieta, okej. Nie, to jest George jakiś tam. Len. Jeszcze sprawdźmy, co jest tutaj. Jezu! Co to miało być? Ashley. Albo Lynn. Chyba to będzie ta. A, i teraz jesteśmy my ostatnią ofiarą, mam rozumieć. Okej. Teraz będzie można strzelić fotę, czy nie? Nie, to z czwartego na trzecie jest, okej, dobra. A, i o to chodzi z tym lustrem. Dobra. Ta, my byliśmy ostatnią ofiarą. I mamy kluczyk, nice. Do czego jeszcze nie wiem, ale do czegoś na pewno. Dobra, czyli chyba mamy to, po co przyszliśmy. Teraz czekamy, aby zrobić zdjęcie na czerwonej kartki. Aby się widzieć czerwonego zdjęcia. Dobra. O! Zrobione! Jezu! I'm scared. Powiedzcie mi, że tyle wystarczy aktualnie. Może mogę już odpalić światło na nowo. Bo naprawdę już chyba z 5 razy przechodziłem na tym korytarzem ciemnym, który mi coś wyskoczyło. A, rany. Dobra. To teraz, które drzwi zostały jeszcze zamknięte w takim razie? Które są zamknięte? No, chwilę, moment. Te są od łazienki, tam... Nie no, wszystkie chyba zostały już otwarte poza tamtymi, które byliśmy, ale... O, ej, nie, tutaj to przecież będzie pasować, bo patrzcie. To są te same symbole. Co, mamy to? Mamy. Nice.
Gdzie jesteśmy? U zegarmistrza, no proszę. My body. My hands. This is. Znów coś się dzieje? What the priest was talking about. That thing is. Thing is feeding off of me. Okej, co mamy tutaj? TikTok. What the fuck does this even mean? The house is full of clocks. Stranger Things. Okej. Mamy dopasować godzinę teraz? W sensie, to nam pokazywało takie zegary, a tutaj obok jest ten. Dobra. Tutaj natomiast nie ma takiego, ale... pokazuje tą samą godzinę. Tutaj na pewno to nie jest to. Nie no, nie możemy stąd nic wziąć. Potrzebujemy... okej. Już widzę, czego potrzebujemy, ale... jak mamy to wziąć? A, tutaj coś jest jeszcze. Ogólnie schowałem sobie łom, ale... o, dobrze, że tego nie schowałem sobie. Okej, dobra. Mamy tutaj... 9 w lewo, 11 w prawo i 5 w lewo, jeśli patrzeć na to, co wcześniej mieliśmy tu zapisane. No, 9, 11, 5. I tylko do którego to jest w takim razie, bo mamy dwa sejfy, z tego co pamiętam. Teraz pytanie, ten czy ten, ten czy ten, ten czy ten. Próbujmy najpierw ten. Nie, dobra, to nie ten. Spróbujmy może tym jednak. Nie w tą stronę. Raz, dwa, trzy. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Raz, 2, 3, 4, 5. O, no i pięknie! No i się udało. O! Zegarek. Nice. I zapiski jeszcze jakieś. Okej, co on? No jestem już starym człowiekiem. Okej. Cały czas... oni mówią cały czas o Blunis. Tylko... co to właściwie jest? No i co, będziemy mogli tego... zadziałało! Ale co, się wystraszyłem już tego. Aha, czyli że będziemy mogli teraz to wymienić sobie. Okej. Fajnie. Jezu! Zawał gwarantowany. Kur... Boże święty. Naprawdę ja... niedługo, jak ja będę naprawdę takie gry grać, to ja będę brać ze sobą, kurde, serio jakiś, nie wiem... krzyż na nagrania czy coś. Serio. Dobra. To... która jest godzina? Tutaj na tym. W ogóle poróbmy sobie zdjęcia po prostu i tyle. Pierwszą mamy. Drugą mamy. Trzecią mamy. Dobra. Czyli że tak. To... i tutaj to. Czy któreś nam się... ej, to się nam przyda! Tak, to jest ta godzina. Mamy to. Jak zrobić naprawdę dobry w sumie horror? Czyli po prostu dajesz jakieś parę potworków, które będą ci co jakiś czas wyskakiwać. Dajesz jeszcze jakieś randomowe dźwięki tu, tam. No i screamery, no i tyle. Z dobrą grafikę też. To chyba było na zdjęciu, z tego co pamiętam. Ta, to jest ta? Wait.
Nie jestem pewien, czy to jest to. Trzeba sprawdzić. To też nie jest to. Kurde, z tego co wiem, są tu jeszcze dwa zegary, więc może akurat któryś z nich to będzie. Jeden chyba był tutaj w kuchni, a drugi był na samym... Jezu! Zawał, zawał, zawał! Okej, to jest na pewno jedno. A jeszcze drugie musimy znaleźć. Ale chyba, że to drugie jest tam po drugiej stronie po prostu. A, fajnie! Coraz więcej tu się zaczyna dziać, tyle że to nie jest nic dobrego. Ja się już teraz odsuwam coraz bardziej od monitora. Ponieważ właśnie coś takiego mi tu zaczyna wyskakiwać. Wow. Jak ja mam tego dość. Dobra, tu jest git. To nie jest to. Dobra, szukamy w takim razie. A chwila, bo tu też jest jeszcze jeden. Boże, ja tutaj nie zauważyłem tego. Też, wait. Tutaj mamy trzy te zegary, chyba że tutaj jeszcze jeden jest gdzieś. Ej, kurde, ja teraz serio nie wiem co robić. Kuźwa, muszę poszukać tamtego. Ale ja się teraz boję chodzić po tym domu, naprawdę, co chwilę jakiś jumpscare tu wyskakuje. Może na górze my zostawiliśmy ten odpowiedni nasz. A może powinniśmy jeszcze wrócić do tamtego obok sejpów? Nie, przestań. Pokażcie wy mi... Wait, którą my tu mam godzinę? To 11, okej. To mamy dopasowane, to mamy dopasowane. Tutaj zostaje dopasować jeszcze. Okej. To wygląda w ten sposób. No to nie jest raczej to. Cholera. Chyba musimy tam pójść! Przestań! Mnie to już denerwuje. Co jakiś czas jakiś jumpscare. To do cholery odlicza czas od jednego do drugiego. I w zasadzie, jak już to jest trzeci czy czwarty raz, jak mi to wyskakuje, to to już nie jest aż takie w sumie straszne. Czekaj, to jest to? Wait. Sprawdźmy to. To jest tak. Tak, to jest to. I teraz wyskakuje. Zaraz wyskoczy, wam mówię. Okej. Ja się już odsunąłem na maksa, ile mogę. Najwyżej to... końca tego, ale mogę jeszcze się odsunąć mniej więcej tak o. O tak o będę grać. O. Dobra. No już sorry, dalej nie mogę polecieć, ponieważ... A, czekajcie, w ogóle przepominam to miejsce.
Dalej już nie polecę, ponieważ moja ręka nie jest też tak długa. Ale dobra. I tutaj... Co, będzie ostatni? Okej. No i to się zgadza tutaj. Ale to w ogóle nie jest ten potwór dalej z tego... z głównej grafiki. Tylko to jest póki co chyba znowu to, co tutaj stało, co nas czekało. Ale okej. Co to było? Nie wiem, nie wnikam. To jest to w końcu? Tak, to było to, Boże. Nareszcie. O, o, czerwone! Ej, co tu się dzieje? Proszę, nie wyskakuj. Pomocy! No i teraz każdy innemu to udaje. Dobra, może teraz? A jak żeby inaczej? Nice. Mamy... kurde... Okej, w takim razie mamy póki co... zegarek, sprawdź. Teraz pytanie, gdzie my musimy tego użyć? Dobra. O, znowu coś się dzieje? I can't take this anymore. I just can't. Coś znowu się z nami dzieje? My whole body is going numb. Why is this happening to me? No mnie nie pytaj, ziomuś, ja nie wiem. Okej, dobra. Może coś tu będzie. This must be a combination or... Mamy do drugiego safe'u nareszcie dostęp. Nice. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. 6, 5, 5, tak? Spróbujmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, cztery, pięć. Tak! To o to chodziło. Okej, tylko te czerwone. Oh, damn! A. Mamy klucz Johnnego. Ale hajs już nie weźmie, co nie? Pewnie. To ten moment, w którym coś tam wyskakuje? Okej. Już jestem przygotowany! Pokój Johnnego, czyli który to będzie? To będzie ten? Tak, to będzie ten! Nice! Co my tutaj mamy? This used to be Dad's room. Aha, to był kiedyś pokój tego. What happened in here? No z tym nic nie zrobimy. Póki co. Ale tutaj mamy kolejne te ciężarki. Więc... okej. Co my tutaj mamy? Musimy dopasować ciężary, mam rozumieć? No tak, ale póki co mamy chyba tylko trzy. No, powinniśmy mieć tylko te trzy, ale dobra, popatrzmy na to z dobrej strony. Szczur. Wąż. Rekin i królik, więc tak, najmniej mysz, ale my myszy nie mamy. Królik jako drugi najmniej ma. To damy sobie u niego właśnie to. U rekina damy najwięcej, a u tego damy średni. Teraz? Dalej. Czekajcie, teraz? Nie, dalej. Kurde no. Chyba, że tu jest jeszcze jeden ciężarek, o którym nie wiem. To jest dobre pytanie, co tu trzeba dać jeszcze. No rekin najcięższy. Chyba, że musimy coś jeszcze dać w to miejsce. A, no dobra, chyba, że ten zegar jest, jest potrzebny. Teraz?
Dalej to nie to. Super. Bo chyba to musimy zamienić miejscami najwidoczniej. Spróbujmy. Tak, to o to chodziło. Nice. Mamy to. W końcu. O, Blunis! So this is the book that everyone was talking about? Czyli, że ta książka nam najwięcej tutaj narobiła problemów, okej. Dawno temu użyła sobie istota, której imię nie było znane. Okej, to może być ciekawe. Od zawsze żyła samotnie i często widywano ją samą. Pewnej mroźnej nocy poczuła się tak ponuro, że zapadła w dwudniowy sen. Trzeciego dnia obudziła się w ciemności i z chorobą tak poważną, że jej oczy zniknęły. Stworzenie wylazło z łóżka i zaczęło się czołgać, szukając oczu, które gdzieś się poturlały. Ślizgał się i toczyło, a jego kolana stały się sine i obolałe, ponieważ jego oczy wyskoczyły i przewracały się, rozpadły się w pył. Do dziś nie ma o tym pojęcia, ale to nie powód, by przestać szukać. Teraz uważaj na te uciekające oczy i koniecznie zapal światło, bo jeśli nie uda ci się uciec, twój wzrok będzie zagrożony. Make sure to turn on the lights. Boi się światła. Użyj czegoś jasnego do ochrony. Czy to znaczy, że... Okej, pokój nam się totalnie zmienił. The room has changed. Tylko o co tutaj w zasadzie chodzi? Mamy jedno wyjście. Hi, my name is Johnny. But I think Dad wrote this. Mnie bardziej ciekawi, co się stało z tym pokojem, a właściwie... Chwila, czyli Blunis to jest właśnie ten potwór, który jest na głównej grafice. Okej, czyli że to jest ten... O Boże, święty, dobra. I co, teraz dopiero go będziemy mogli spotkać? Wejdź w interakcję, coś tu jeszcze jest? Nie, chyba nie ma. A znajdziemy tu coś? A, no tak, bo trzeba zrobić zdjęcie oczywiście. Dobra, okej. Chyba mamy Blunis. Okej. Tak jak myślałem. Trochę się tu pozmieniało. Mamy tutaj... Teraz trochę pozmieniane to wszystko. Pokój też tutaj się zmienił, co ciekawe. Są drzwi? Nie ma drzwi. Chlipka. Okej. Mamy tutaj coś? To jest zamknięte, to jest zamknięte. Okej. Trzeba się bać. Zaczyna się śmiesić. Jezu, to jest naprawdę schizowo strasznie. Tylko żebyśmy go teraz nie przywołali tą pieśnią. Co my mamy z tym zrobić? Ja się boję teraz wychodzić. Serio. Że tu nie da się też chować. Jezu, ja się boję. Nie, nie mogę. Serio, teraz czuję nacisk na sercu. Że jak ktoś zobaczy i coś mnie wystraszy, to zemdleję dosłownie zaraz. Ale dobra, no chyba trzeba iść.
Chodźmy. Zatem dalej. Do fuck? To też się zmieniło. The fuck? To się zatkało jego okiem? Tylko, że nie możemy go teraz wziąć. Co najlepsze. Nie wiem czemu. What the fuck? Chyba, że musimy zrobić zdjęcie. Nie, to nie o to chodzi. Jezu! Jezu, sorry, ja nie dam rady już w to grać, kurwa. Dobra, walić to, teraz jak już... Stryk został zamknięty, co ciekawe. Jak już raz wyszło, jak wyszło, to trudno. Pójdź tam. Dalej nie możemy tej gałki wziąć. Dobra, trudno. Ale to był chyba pierwszy jumpscare. A teraz to jest strych. Strasznie mi się nie podoba ta melodia, serio, ona jest strasznie upiorna. A to chodzi o to, że mam po prostu cały czas to twarzyć, póki... Znowu nie będziemy mieć gałki, czy jak? Idzie? I don't like it. Kurde. Ja pitole. Super, jak poprzednio były to tylko zwyczajne jumpscary, o tak o, to teraz już nas serio porywa. Ale dobra, no, trudno. Chyba nie robi tego za często. Więc sprawdźmy, bo tutaj się to chyba zatkało. Ale widzę, że chyba dopiero idzie po nas, kiedy gałka się pojawi. A tutaj słyszałem, że niby zatkało się chyba. No właśnie, kolejna jest gałka. Więc musimy chyba we wszystkich zagrać na tyle, że Blunis przyjdzie po nas. O, tutaj nawet zejść nie możemy. Aż Blunis przyjdzie po nas, no zabije nas sam, tak częściowo. I wtedy będziemy mogli może odebrać je wszystkie, albo będzie po prostu kolejny jakiś filmik. Czyli musimy jakby wszystkie gramofony odpalić. Jeśli nie przejdzie mnie wcześniej zabić, oczywiście. Jezu! Idzie, idzie, idzie! No właśnie. To będzie długa zabawa. Co mi się nie podoba. To i też był gramofon w ogóle, z tego co pamiętam. Tutaj. Znaczy, o kurde. Ej, what? To jest to pomieszczenie. Ale dobra, nieważne. Sprawdźmy teraz to, naprawdę.
Najlepsze, że my słyszymy, jak on się praktycznie pojawia, okej, więc możemy być przygotowani na jumpscare'a. Ale to i tak nie ma faktu, że te jumpscare'y są kurwa straszne. Is this a human eye? Czy ludzkie bym nie powiedział? A oczywiście, że z tej strony, żeby nie widzieć. Jezu! Zdrętwiłeś się obok mnie, gościu? O, rany. Więc musimy inaczej, dobra. Tylko niektóre gramofony dają nam te prawdziwe oczy. Okej. Ja do tamtego trzeci raz mi się nie chce lecieć do tamtego oka, więc pozwólcie, że... Czekajcie, coś tutaj mamy. I have a new friend. His name is Blueness. Nie, to nie jest mój przyjaciel, nigdy nie będzie. Dobra, odpalamy. Czekamy. Jak długo będzie trzeba, co nie? Tylko żeby się nie zdrewpił obok mnie znowu. Ja się nawet nie patrzę, bo powiem. Nie chcę po prostu. Proszę szybciej. Dawaj to oko. Jeśli masz je dać. To nie jest odpowiednie! Dobra, już po nas. Idzie po nas już. O! A to ciekawe. Coś innego. Blunis says I have pretty eyes. Jezu, no chcę zabrać nam oczy, oczywiście! Cztery gramofony, a tylko jedno oko. Zabaliście, naj. Cholerny Blunis. Tyle razy, ile on mnie już tutaj zabił, to ja nie zliczę nawet. O, kolejna kartka. Przytrzymujemy i czekamy. Nawet nie patrzę, poważnie, ja po prostu zasłaniam sobie oczy. Odpowiednie? To nie to oko. Giniemy. W ogóle co jest tutaj? The house feels like a maze. I'm sure this is... Jeszcze tam... Jezu! Jezu! Przepraszam, że od razu krzyczę, jak ktoś mi wyskakuje, ale taki mam już odruch. Nie wiem czemu. Ale... Kurde. Dobra, jeszcze jeden chyba gramofon został z tego, co zauważyłem. Aktualnie... Można powiedzieć, że zginąłem, albo coś takiego typu zrobiłem pierwszy raz przez całą grę, akurat ty on się zaczął pojawiać! Ja serio nie wiem, co ja w takim momencie mam robić. Dawaj to oczko, proszę, mordo. To te? Kurwa, to nie ta. Dobra, ja poczekam tutaj, naprawdę. Ja tu poczekam po prostu. Poczekam, aż mnie już zamorduje. O kurwa, niebieskie! 3 na 5, nice! Pal się! Okej. Okay. Czyli gdzieś musi być jeszcze jeden gramofon. Tylko gdzie, dobre pytanie? O! Tu jeszcze jedno było. Tu jest jeszcze jeden gramofon.
spróbujmy, aby nie przyszedł do nas. Dosyć daleko on jest, więc się denerwuje teraz. Tak, to jest to! Dobra, mordo, możesz mnie zamordować teraz, rozumiesz? Mordo, mordo! Daję ci się teraz na tacy. Chodź! Ja mam wszystko, czego chciałem. Naprawdę. Dawaj, no nawet ci fotę strzelę. A! Tak się da przed nim... Aha! Tak możemy się przed nim nawet bronić. Aha! Fajnie, że dopiero teraz o tym się dowiedziałem. Nie chciałem nawet sprawdzać na pewno. Czyli mianowicie trzeba cały czas chodzić z aparatem, jakby nie patrzeć. I być szybkim. Dobra. Czekajcie, muszę jeszcze raz boczka strzelić. Niech to tylko przyjdzie. Blunis! Chyba, że do tego pokoju może nie przyjść. Chyba nie przejdzie. Dobra. Trudno. Mamy jedno i dajemy drugie. So grandma wasn't sick at all. I co się dzieje? O! No i jeszcze ta melodia, poważnie? Ale mamy liczbę. 8. Czyli mamy kolejną liczbę chyba do tamtego zamka, którego nie mogliśmy otworzyć. No teraz ten pokój to wygląda jak jakiś z FNAF Security Breach. Gdzie aktualnie nie wiem co mamy. Jest! Shit, Maria, ja pierdolę, kupy będę pan chodzili. Oh shit! Co to jest? Co to było? Gdzie my teraz jesteśmy? Aha, wróciliśmy się tutaj, czyli tak jakby się tepnęliśmy, jak tą książkę przeczytaliśmy. Okej. Okay. Ciekawie, plus teraz nie możemy nawet chodzić za bardzo, nice. Blulis nas dopadł. Co? W tej chwili nie możesz użyć aparatu, aha. Dobra, ciekawie. Słyszę ciągle jakieś szepty. O, babcia? Halo? Kurde, czyli to jest aktualnie już jedno... ten... jednostronne chodzenie za nią. No dobra. Warto wiedzieć, że teraz się w ogóle wróciliśmy z powrotem do tego domu. Cały czas słyszymy, jak tutaj ona coś tam szepcze do łóżka. No dobra. Wow. Chyba, że to jest Madison. Ej, jesteś Madison? To ty? Nie możesz użyć aparatu. No to szkoda, no ogólnie powiem. W sensie, ogólnie sprawa z Blunis wyglądała w ten sposób, że nawet jakbyśmy... nawet jakbyśmy chcieli użyć tego aparatu, to czasami on się resetuje dosłownie w nas i nie mieliśmy chwili, żeby to ogarnąć. Oho. Andy? Chyba tędy. Teraz znamy chyba kod już cały, ale nie jestem pewien. Musimy spróbować najwyżej. No drzwi się od razu zamknęły, więc cała stówa jest tutaj. A jeszcze kulejemy. No super, cudownie wręcz. A więc tak, dobra, musimy sprawdzić po pierwsze zdjęcia. Co mamy tutaj? 8. O, ile niebieskich się udało zdobyć. 8.
Jeden. Pięć. Tam była jedynka, chyba na początku, tak. Jedynka była tutaj gdzieś? Nie, to dwójka była, sorry. Dwa, pięć, jeden, osiem. Okej. Okay. Więc tak. Dwa. Pięć. Jeden. Osiem. Nice! Udało się. Osiem. A tu mamy... Co to jest to z prochami? A nie, my to z prochami mieliśmy już dać wcześniej. A, i teraz coś się z nami dzieje znowu, okej. Okay. Dobra, znów tutaj się... Dosyć niefajne rzeczy dzieją, ale dobra, trudno. A, i to się tak przewróciło, okej, okay, dobra. Ale tutaj mamy jakiś chyba pentagram, czy co? Taki ulepszony. Heksagram! Okej. Okay. Możemy coś tu... A, kamera! Okej. Okay. Dobra, czyli że to o to chodziło. A, i ma... Oho! To mamy to wbić, tak? Dobra, to wbijamy. Ej, ale... Czy to... Czekajcie, my cały czas graliśmy tym gościem, co nie? Johnem chyba tak się nazywaliśmy. I... Przez całą grę w zasadzie dotarliśmy się... Kurde, co się dzieje? Jakieś demony, jakieś inne takie rytuały. A na koniec okazuje się, że... W zasadzie zrobiliśmy rytuał, który miał dać dla tego demona nasze ciało, okej. Okay. Czyli ostatecznie... Dobra, trochę dziwnie mi, moim zdaniem, to wyszło. W sensie inaczej, bo ten demon, oho, mógł się bawić naszymi ciałami. Ciałem, sorry. I umysłem, czyli tak jakby nas do tego... Co my tutaj mamy? Nie podoba mi się to. To jeszcze mignię tu? Tak, tak, tak. Oh shit. Czyli że rytuał się w końcu chyba udał. Okej. Bez kitu. A ja tu koniec gry jest już? Chyba tak. Okej, okay, mam aparat. I czy to jeszcze zrobi to, co myślę? Dawaj. Wiem, że to zrobisz. Tak, zrobiło. To było zbyt obvious, że zrobi zdjęcie, ale w pewnym momencie już myślałem, że jednak tego nie będzie, ponieważ trochę za długo to zlekało. Ale trudno. Takie zdjęcia wychodzą, gdy chyba robimy je demonowi. Czyli teraz my jesteśmy demonem? Chyba tak. Okej. Okay. Ciekawie. W sensie, z jednej strony trochę... Sześć. Odblokowano nas mniej więcej. Wow! Skończyliśmy Madison, no proszę, w 6 odcinków się udało. Nice! O ramy! Wow! Dobra, tak jak już w innych seriach było, ja was tu zostawiam, dopóki te napisy nie przeminą.
Też się przyspieszę i na koniec dam moją subiektywną opinię jeszcze na temat tej gry. Dobra, w takim razie podsumowując tu całą akcję, no moim zdaniem no gierka naprawdę mocna, no i no dawno w taką na pewno straszną nie grałem, ale no, z drugiej strony też moim zdaniem trochę były motywy dosyć podstawowe w każdym horrorze, ale no tak jak to i one działały, to naprawdę ładnie to wyglądało, więc szacun za to. Ale moim zdaniem trochę dziwne w sumie zakończenie. Znaczy rozumiem, że ten demon nam coś mącił z głową i przez to w zasadzie nie wiedzieliśmy chyba, a robiliśmy jego plan albo coś w tym stylu. Też trochę szkoda, że Blunis, czyli postać, która ogólnie jest chyba najwięcej jest po prostu grafik z Madison właśnie z tą postacią. Ona się dopiero pojawia w zasadzie w końcowym akcie dopiero. I to jeszcze nie na samym końcu, tylko po prostu w przedostatnim momencie gry. Więc troszeczkę szkoda, aczkolwiek, no cóż, no trudno. Moim zdaniem gierka jakieś, nie wiem, 8 albo 9 na 10, jeśli chodzi o horror, ale jeśli chodzi o ogólną skalę, to sam nie wiem, ile bym jej dał, bo gierka dosyć krótka, no. W sensie inaczej, no, u mnie było dużo chodzenia i bawienia się, ponieważ ja nie wiedziałem totalnie co zrobić w pewnych momentach, dlatego też wy macie to pocięte, ale no powiem tak, gierka po prostu nie jest najlepsza, ale dużo jej nie brakuje, aby właśnie taka była. Tak czy siak no tak jak mówiłem, gdyby nie fakt, że były prawie tylko te obeznane jakieś podstawy horrorów, no to jeszcze w sumie było ok, ale to jak na przykład się na nas patrzył zza drzwi, o rany, to było już straszne, no, to było creepy strasznie. Tak czy siak, dobrze, ja wam dziękuję, mam nadzieję, że właśnie taka jednodniowa seria wam się podobała. No i jeśli będziecie chcieli, no to będzie więcej takich jednodniowych w sumie serii. Bo sądzę, że jest dużo gier, które chcę nagrać, a tak naprawdę jeśli bym chciał je nagrywać, tak jak na przykład The Quarry, które wychodzi co, nie wiem, co dwa dni, albo coś w tym stylu, no to by mi nie starczyło czasu. Poza tym aktualnie są wakacje, plus jeszcze studia mi się później zaczną i będę mieć mniej czasu na nagrywanie, więc wolę póki co nagrać tyle, ile mogę i zmontować i po prostu ustawić sobie, aby wrzucić danego dnia, aby było dosyć regularnie, więc co. Ja wam dziękuję jeszcze raz za oglądanie, no i widzimy się w kolejnych seriach. Cześć.